czas temu mówiłem, że kiedyś napiszę coś o równowadze, o tak zwanym work-life balance. Więc ja mam takie podejście do work-life balance, że zasadniczo nie da się tak oczywiście sobie ułożyć życia, żeby idealnie 8 godzin dziennie spać, 8 godzin dziennie poświęcać pracy i 8 godzin dziennie poświęcać nie pracy. Praca i nie praca to są obszary, które się będą przenikały, że w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest się odciąć od pracy, chociażby przez to, że mamy telefony komórkowe, smartfony, na nich mamy aplikacje, na nich mamy maila zawodowego. Powinno się być dostępnym. Jeżeli chce się funkcjonować w społeczeństwie, to powinno się być dostępnym. Oczywiście należy tą dostępność kontrolować jakoś tam, natomiast jak ja piszę do kogoś maila, czy tam do kogoś dzwonię, no to też zakładam, że ta osoba raczej odbierze telefon niż nie. Ta równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą, ona się powinna zgadzać w dosyć krótkich odstępach czasu, tak? Czyli przykładowo, ja rozumiem, że można mieć projekt w pracy i chwilowo w tej pracy siedzieć nie 8 godzin dziennie, tylko 10 godzin dziennie przez na przykład tydzień, na przykład 2 tygodnie. Ale jak już ten projekt się skończy, on się zamknie, to w tym momencie powinno się sobie odbierać jak gdyby ten czas, czyli wtedy zacząć chodzić do tej pracy przez tydzień czy przez 2 tygodnie nie na 8 z powrotem godzin, tylko na 6. I takich rzeczy nie powinno się odkładać. Nie, bo już wtedy nie poczujemy tego. Wtedy po pierwsze otoczeniu biznesowemu, w którym funkcjonujemy, damy sygnał, że okej, ja siedzę długo i wszyscy będą do nas przychodzili z robotą w ostatniej chwili, bo przecież i tak nie wychodzimy do domu o normalnej porze. A po drugie, nam się nie będzie to zgadzało, w sensie za pół roku już nie będzie tego związku pomiędzy tym krótszym czasem pracy, a tym dłuższym, który teraz miał miejsce. Maksymalnie w przeciągu 2-3 tygodni ta waga musi wrócić do równowagi. I ona się później przechyli w drugą stronę i tak, takie jest życie. No. Ja w ten sposób podchodzę do równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. A jeśli chodzi o dostępność, to jest to dla mnie naprawdę bardzo ważna rzecz, w sensie takim, ja do tego stopnia uważam, że powinno się być dostępnym, że nie używam telefonu służbowego. Ja mam od 20 lat, mam jeden numer telefonu swój własny, prywatny. I to jest jednocześnie mój numer służbowy, w sensie takim, że jak kiedyś pracowałem jako tłumacz, to moi klienci do mnie dzwonili na ten numer. Jak teraz pracuję jako menedżer w kancelarii prawnej, to moi klienci dzwonią też na ten numer, tak? Tu się nic nie zmieniło. No po prostu to jest jakaś tam część, powiedzmy, mojej profesjonalnej osobowości, takiego professional identity. Ten gościu tutaj stoi codziennie rano z Faruteksu, codziennie. Nie kupujcie owoców i warzyw w takiej firmie, co się nazywa Faruteks. Zastawiają po prostu codziennie ulicę. No to byłem w banku. Zostawić policję ubezpieczeniową, bo muszę tak co roku robić, bo zdecydowałem się nie ubezpieczać grupowo w banku, tylko mieć swoją polisę i bardzo sobie to chwalę. To tutaj w Bylight są najfajniejsze lampki w Warszawie. W połowie dnia wyskoczyłem załatwić kilka spraw. I tak jak zwykle zrobiłem to w ten sposób, że po prostu zostawiłem samochód w firmie i pojechałem na miasto Uberem, bo strasznie, strasznie dużo czasu się w Warszawie przecież spędza na szukaniu miejsca parkingowego, a musiałem pojechać w 3 miejsca de facto. I Uber tutaj rozwiązuje problem zupełnie, bo raz, że w 5 minut przyjeżdża, dwa, że nie trzeba się zastanawiać nad tym miejscem do parkowania. No super sprawa i w 45 minut de facto załatwiłem 3 sprawy na mieście.
co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na Warszawę.